Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńców siedzących w ciemnościach. Tymi słowami modlimy się dziś, 20 grudnia. Tutaj Chrystus jest nazwany kluczem Dawida. Kluczem, który otwiera bramy. Otwiera bramy zamknięte, bramy więzienne. Dowiadujemy się z kontekstu tej antyfony. Ludzi, którzy siedzą w mrokach, w ciemnościach. Właśnie taką osobą jest Jezus Chrystus. Ludzkość pogrążona w grzechach, w mrokach, w ciemnościach, złego postępowania, grzeszności. Zostają uwolnieni mocą zbawczej misji Chrystusa. Tym kluczem jest krzyż, który otwiera bramy nieba. Dziś te bramy stoją otworem dla każdego z nas. Dzięki Chrystusowi, dzięki temu, który jest kluczem Dawida, możemy wejść do nieba. Skorzystajmy z tego zaproszenia i wołajmy, prosząc o rychłe przyjście Chrystusa. Kluczu Dawida, przyjdź, przyjdź do nas i uwolnij nas z ciemności i mroku.